Cześć, dzień dobry kochani, ponieważ omawiałam już postaci z serialu Daleko od szosy wiele razy, to też wielokrotnie prosiliście mnie o to, żebym omówiła z wami postać aktora, który grał w tym niesamowitym serialu, który zapadł wszystkim w pamięć, główną postać. Chodzi oczywiście o pana Krzysztofa Strońskiego, który sam chyba średnio byłby zadowolony z tego mojego wstępu, bo nie bardzo lubi wspominać akurat ten serial, bo przez lata został przez niego zaszufladkowany. Na dodatek sam nie przypada za bardzo, by dużo mówić o sobie, nie podąża za komercją, grywa sporo, choć odpuszcza sobie seriale. A dzięki swojej niesamowitej skromności przekonuje, że zawsze będzie grał postaci zwykłe, bo tylko na to pozwala mu warsztat, z czym ja pozwolę się nie zgodzić. Ale ponieważ sam pan Krzysztof niewiele lubi o sobie mówić, to myślę, że takie skromne osoby częściej muszą pozwalać na to, by ktoś inny opowiadał o nich, więc dzisiaj opowiem wam, jak wyglądała jego kariera, bo zdecydowanie na Daleko od szosy się nie kończy. I do dziś możecie oglądać pana Krzysztofa w wielu fajnych produkcjach, tyle że czasem o tym nie wiecie, więc dziś chętnie wam podpowiem, gdzie możecie go śledzić. Zapraszam więc do oglądania. Urodził się 9 października 1950 roku w Pszczynie. W 1972 roku ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W teatrze debiutował w Tarnowie rolą Parysa w Romeo i Julii. Rok po ukończeniu studiów był także aktorem Teatru Ziemi Krakowskiej, Łódzkiego Teatru Stefana Jaracza, a także warszawskich teatrów komedii i dramatycznego, a także nowego. Od 1990 roku pracuje w Zespole Teatru Powszechnego w Warszawie. Mimo że stroni od tego zainteresowania fanów, widzów, to naprawdę ma coś takiego w sobie, co sprawia, że go lubimy, prawda? Stroiński jest jednym z tych nielicznych aktorów, którzy za sprawą pewnych trudnych do określenia predyspozycji wzbudzają sympatię widzów, pisał Bogusław Borch-Wiśniewski. To pozwala mu szybko nawiązywać bliski kontakt emocjonalny z publicznością. I oczywiście na pewno bardzo mocno to widać w teatrze, ale przecież widać również w kinie, do którego faktycznie, jak sam już mówił i ja wam to przypominałam we wstępie, wniósł zwyczajność, ale to była zwyczajność przez duże Z, ponieważ pozwalała mu tworzyć przed kamerą przekonujące i prawdziwe postacie. Jeżeli chodzi o pracę przed kamerą, zadebiutował w jednym z odcinków serialu Doktor Ewa, a w latach 70. głównie grywał właśnie takie uosobienie przeniesienia wsi do miasta. Młodego chłopaka, który przechodzi wielką przemianę i musi się po prostu mierzyć z tym, czego wymaga od niego właśnie to wielkie miasto. Realizował się w takich rolach w filmach Pójdziesz ponad sadem, Wesela nie będzie, czy też w serialu telewizyjnym Daleko od szosy Zbigniewa Chmielewskiego z 1976 roku. I właśnie przez długi czas był kojarzony z postacią Leszka z Daleko od szosy. Może to być wkurzające, ale jednak trzeba przyznać, że stworzył tak sugestywnie tę postać, że wiele osób uwierzyła, że on po prostu jest Leszkiem. Nie jest też tajemnicą, że pan Krzysztof szczerze Leszka nie znosi. I jeszcze jakiś czas temu można było coś od niego na ten temat wyciągnąć, ale dziś ponoć pytany o Leszka z Daleko od szosy natychmiast staje się delikatnie podirytowany i zmienia temat. Pewnie prześladowały go też na co dzień te powiedzonka, z których zasłynął w tym serialu, bo przecież one weszły tak naprawdę do słownika potocznego. Wiele ludzi tak po prostu mówiło do siebie. Chociażby, majtki przecież masz, a tego od góry nie musisz się wstydzić. Pan ciągle na suchym, płynnie jeść trzeba, albo ino czytasz i czytasz. No ale wróćmy w czasie, bo jeszcze kiedy oceniał jakoś tę rolę, to mówił tak. Ta rola mi nie pomogła i nie przeszkodziła. Odbiór był dwuznaczny. Wtedy seriali robiło się niewiele, więc ten gatunek nadawał się do krytykowania, zwłaszcza jeżeli dotyczył sytuacji robotniczo-chłopskiej, niewygodnych społecznych aspiracji i krzewienia optymizmu. To paradoksalnie okazało się siłą serialu. Ludzie czekali na kolejne odcinki, a i dotąd bywa powtarzany w telewizji. Zyskałem sympatię i rozpoznawanie, ale straciłem kontakt z filmem i miałem długą przerwę. Wróciłem filmem 300 mil do nieba pod koniec lat 80. Widzowie z tamtych lat starzeją się razem ze mną i rozpoznają mnie mimo zmiany aparycji, a to przecież miłe.
No faktycznie przerwa trochę trwała, ale komu jak komu, natomiast panu Krzysztofowi udało się tę szufladę, jak ja to często mówię, przełamać świetnymi rolami. Najpierw jako Gustek w historycznym serialu o polsko-niemieckich losach na Śląsku, Blisko coraz bliżej, a następnie Zdzisio, ojciec Elki w filmie 300 mil do nieba. I mimo, że gra, ja bym powiedziała, nawet sporo, to mógłby grać dużo więcej, ale sporo ról odrzuca, ponieważ ocenia je pod kątem tego, czy jest w stanie je zagrać. Ciekawa jestem, czy faktycznie gdyby się odważył na taką rolę, która jego zdaniem jest dla niego za trudna, to my też bylibyśmy zawiedzeni, bo jakoś wydaje mi się, że mogłoby tak nie być, ale jak sam mówi, po prostu muszą to być postaci zwykłe i już. Wszystkie role, które gram, są bardzo zwyczajne. Od początku wejścia do tego zawodu postanowiłem, że nie przekraczam swoich możliwości. Pewne postacie są dla mnie w zbyt oczywisty sposób niedostępne. Z tego powodu wybory okazują się podobne. Całe życie pielęgnuję zwykłość w tym, co robię, i sprawia mi to ciągle przyjemność. Staram się od siebie nie uciekać. No faktycznie, to mnie przekonuje. Jeżeli żyję w zgodzie ze sobą, wykonując ten zawód w taki sposób, a także sprawia mu to przyjemność, to ja już z niczym nie dyskutuję. Ale fajnie, że grał w komediach, bo później te doświadczenia pomogły mu również realizować się na scenie, w kabaretach, z którymi miał do czynienia od lat 80. W latach 1992-94 był też aktorem kabaretu Olgi Lipińskiej, gdzie wcielał się w rolę szefa instytucji KABA 3. No i mimo, że dzisiaj, tak jak wam powiedziałam we wstępie, unika seriali, to wcześniej od nich nie stronił. Na przykład mogliśmy go oglądać w takim mega hitowym serialu Matki, Żony i Kochanki, komediach Dzieci, Ryby i Ciele. Jedną z takich najbardziej mrocznych postaci była ta zagrana w serialu Pitbull u Patryka Wegi, gdzie zagrał Metyla. Zagrał również w 2008 roku w filmie Rysa, bo ostatnio powiedziałam, że zagrał w Rysie i ktoś nie był pewny, czy to jest to, więc tak, słowo Rysa odmienia się tak, że można powiedzieć, że zagrał w Rysie. W filmowej psychodramie Michała Rosy. Była to jedna z najlepszych ról kinowych. Ale również zagrał w świetnym filmie, który ja bardzo lubię, nazywa się Anatomia Zła. Powstał w 2015 roku i serdecznie wam go polecam. Wcielił się w niej w płatnego zabójca o pseudonimie Lulek, który zostaje przedwcześnie zwolniony z więzienia. Ale jedną z najbardziej przejmujących ról stworzył w filmie Lęk Wysokości. I mimo, że rola ma właśnie do niego pasować i on nie chce wychodzić ze swojej strefy komfortu, to jednak jeżeli chodzi o twórców, często podejmuje odważne decyzje, bo gra zarówno u sprawdzonych reżyserów, jak i u debiutantów, a także współpracuje z artystami z pogranicza kina, teatru i sztuk audiowizualnych. Ale też wielokrotnie pojawiał się w teatrze telewizji i jest jednym z najbardziej cenionych aktorów występujących właśnie na deskach teatru telewizji. Wystąpił w Skutkach ubocznych, w Bezdechu, Iluzjach, Trzech Siostrach. W 2007 roku pojawił się także w serialu z gatunku political fiction Ekipa. No ale w M jak Miłość, w Na Wspólnej i innych takich go niestety nie zobaczycie. Niestety albo stety. Dlaczego? Producenci seriali ubiegają się o jego udział, ale on konsekwentnie odmawia występów w typowo komercyjnych produkcjach. Czyta scenariusze i odrzuca. Chce grać tylko w ambitnych filmach, mówił tygodnikowi Świat i Ludzie jego przyjaciel. Aktor też stroni od wielkiego świata. Zobaczycie go co prawda na premierze filmowej, ale tylko tam, gdzie gra, a na jakimś takim, jak ja to mówię i tak się nazywa w tym dziennikarze show biznesowym Świadku, typowym kotlecie, czyli imprezie celebryckiej, go w życiu nie zobaczycie. Nie interesują go plotki ze świata show biznesu, nie ma telewizora ani komputera. Mieszka z żoną Katarzyną w Warszawie, natomiast na temat jego prywatności nie będę wam dużo mówić, ponieważ od zawsze ją chroni i sam tego nie chce. Jedyne, co wam mogę zdradzić, to to, że życie w stolicy go męczy, ponoć kupił mieszkanie w Serocku pod Warszawą i zamierza się tam właśnie przenieść na stałe. Serock to fajne miejsce do życia w kontakcie z naturą, a taki właśnie ma plan pan Krzysztof. Chce zwolnić, chce żyć spokojniej. Taki jest też jego plan na emeryturę. Miejmy nadzieję, że jednak zupełnie z grania nie zrezygnuje. I tak jak już wam powiedziałam, jeżeli już wywiad, to właśnie przy okazji premiery filmowej na temat roli. Ale kiedyś zapytano go o to, dlaczego tak bardzo stroni do opowiadania o sobie. Mam opory przed uleganiem obyczajowości polegającej na autopromocji i samochwalstwie. Ja po prostu nie potrafię się do tego nagiąć, zdradził postawiony pod ścianą. I mówił, że przed wywiadami potrafię mieć większą tremę niż przed graniem. Mam tremę jak prawie każdy aktor, ale to coś zupełnie innego, bo to trema twórcza.
To właśnie brak tremy powinien aktora zastanawiać, a poza tym ja jestem w końcu zawodowym aktorem. Ochrona mojej prywatności to dla mnie oczywiste, ale czuję się też zakłopotany dotykającymi prywatności pytaniami, które wielu dziennikarzy zadaje aktorom, tak jakby byli oni socjologami, filozofami czy politykami. Nie czuję się na siłach na takie pytania odpowiadać publicznie, bo prywatnie mówię o różnych sprawach. Niedawno mogliśmy go znowu oglądać w roli Metyla w filmie Pitbull w jego trzeciej części, którą reżyserował Pasikowski. A na planie spotkał się m.in. z Cezarym Pazurą czy z Dodą oraz z Marcinem Dorocińskim. Jak sam przyznaje, nie jest za bardzo zorientowany w świecie, woli skupiać się na tym, co dotyka go dokładnie, co go otacza. Granie, psychologia. Nie stawiam sobie pytań, których rozwiązanie nie wypełnia treścią postaci. Myślę o motywacjach, a nie o sytuacji klimatycznej w kraju. To są moje dylematy. Jak więc widać, aktor jest naprawdę na maksa, mówiąc prosto, skupiony na swojej robocie. Skupia się na rolach i na tym, co jego dotyczy. No, być może jest w tym coś, ponieważ często, kiedy posłuchacie aktorów, szczególnie tych bardzo wybitnych, to oni mówią, że faktycznie no jest to sztuka, jest to artyzm, ale oni nie są twórcami, tylko odtwórcami. Faktycznie moim zdaniem, żeby stworzyć rolę, naprawdę trzeba być artystą i żeby tę rolę stworzyć odpowiednio, tak by oddać wszystkie jej cechy. Natomiast oczywiście mamy tutaj reżysera, mamy scenariusz, ta postać jest w jakiś sposób zbudowana, tylko trzeba się w nią dobrze wcielić, więc też rozumiem podejście aktorów, którzy tak stawiają sprawę. Na pewno jest to też pewna skromność, aczkolwiek te ostatnie zdania przekonują, że ponieważ aktor często jest skupiony tylko na roli i na sobie, myślę, że jednak każdy aktor po części jest egocentrykiem. Zresztą każda osoba, która chce w jakiś sposób się pokazywać, ponieważ no niestety oddaje się pod ocenę innych, a to nie zawsze jest przyjemne, więc myślę, że każdy, kto coś takiego robi z własnej nieprzymuszonej woli, jest trochę egocentrykiem. Nie ma w tym nic złego, bo jesteśmy różni, prawda? Bardzo Wam dziękuję za to, że Wy byliście ze mną do samego końca. Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi za jego wszystkie role i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę mogła go oglądać w tych zwykłych, a jakże niezwykłych rolach. No i cóż, jeżeli już o egocentryzmie mowa, no to ja też się tu z własnej nieprzymuszonej woli pokazuję, więc teraz zdradzę Wam, że również na Instagramie, na TikToku możecie mnie oglądać, więc jeżeli macie tylko ochotę, to serdecznie Was zapraszam, żebyście śledzili mnie w różnych miejscach, bo w każdym z tych miejsc troszeczkę inny, jak to się profesjonalnie mówi, content do Was ode mnie trafia. Jestem też w Spotify'u i w formie podcastów można mnie tam znaleźć, ale pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, żeby na przyszłość wiedzieć, co w trawie piszczy, więc liczę, że będziecie ze mną. Trzymajcie się, kochani, no i do zobaczenia niebawem. Pa, pa!